Cześć, witam serdecznie wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj robimy pierwszy przegląd po instalacji pakietów w moich trzech ulach. Dzisiaj zobaczymy, jak pszczoły sobie radzą w tym miejscu i jeśli krowy znoszą jajka, spodziewam się zobaczyć jajka i może już larwy w kilku stadiach. To będzie oznaczało, że pszczoły dobrze się osiedliły w moich ulach i że będą pracowały. Co z tego dalej wyniknie, zobaczymy. Jak widać, podkarmiaczka jest cała pusta. Planuję dzisiaj dolać trochę syropu. Wprawdzie widziałem, że pszczoły przynoszą pyłek, to i prawdopodobnie nektar również. Ale tak dla pewności dołożę im troszeczkę syropu. Jeśli będą chciały go zużyć, to go zużyją. Jeśli nie, to go po prostu nie wezmę. Troszeczkę już jest zasklepione, zaklejone. Sprawdzę tylko jeszcze tutaj, z tej strony. Matki nie widać, same pszczoły chodzą. Położymy pokrywę tutaj, żeby użyły jej jako drabinki, wracając z powrotem do ula. Jak na razie rój jest spokojny. Nic się nie dzieje. A już widzę, że będę musiał chyba otworzyć im troszeczkę wejście, poszerzyć, bo pracują tylko na 2, 4, 6 ramkach. Na reszcie w ogóle nic nie robią. Zobaczymy, jak to wygląda wewnątrz. Trochę może próbują już tutaj coś zakładać, ale niewiele. Tutaj nic nie ma. Tutaj chyba zaczynają już tą ramkę robić. Zobaczymy tutaj. Rameczka jest odbudowywana. Widzę nektar. Troszeczkę pyłku. Wygląda to dobrze. Sprawdzamy następne ramki.
rameczki dosyć ciężkie. Jest nektar, jest pyłek. Pszczoły pracują. No i widzę jajeczka. To jest dobry znak. To znaczy, że królowa gdzieś chodzi i znosi jajka. To jest bardzo dobry znak. Zobaczymy w kolejnej ramce. Tutaj również są jajka. Jest trochę nektaru. Sporo pyłku. Także pięknie to wygląda. Jak na razie jestem bardzo z tego zadowolony. Bardzo pięknie. Kolejna ramka. Też są jajka. Jest trochę pyłku, trochę nektaru. Bardzo pięknie to wygląda. Jak na razie nie udało mi się spotkać królowej, ale... O, jest. Jeśli mi się uda, to wam pokażę. Chodzi tutaj i znosi jajka. Nie wiem, czy ją będzie widać. To jest taka większa pszczoła. Tutaj. Widać? Na pewno. Chodzi i szuka miejsca, gdzie by złożyć jajka. Jeszcze raz. Tutaj, w tym miejscu. Chodzi sobie królowa. Zobaczymy kolejną rameczkę. No, ta jest troszeczkę cięższa. Jest sporo pyłku. Jest sporo pyłku, jest też nektar. To jest tak jakby magazyn ich. No i ostatnia ramka. Nektar i pyłek. Nektar i pyłek. Tak więc okazuje się, że być może królowa zaczęła całkiem niedawno znosić jajka, bo to jest raptem kilka dni od momentu, kiedy pszczoły je uwolniły z klatek. Więc zakładam, że za kilka, może jutro, może pojutrze, większość z tych jajek stanie się larwami. No i potem cały proces przeobrażenia pójdzie do przodu. Zamykamy ul. Na razie nie widzę potrzeby, żeby dokładać im więcej ramek, ponieważ jeszcze cztery ramki są prawie w ogóle nie zaczęte.
prawie w ogóle pszczoły nie zaczęły jeszcze na tych ramkach budować wosku, ale efektem to jest efektem właśnie tego, że pogoda nie była zbytnio sprzyjająca, a może też to, że słaby był pożytek, to motywuje mnie również do tego, żeby dołożyć im syropu. I to za chwilę zrobimy. Okej. Zamkniemy. Niech sobie pszczółki robią. Mam ze sobą wiaderko syropu i teraz tego syropu tutaj nalejemy do tej podkarmiaczki. Tak jak powiedziałem na początku, albo pszczoły go będą potrzebowały i go będą używać, albo po prostu go zostawią. Wlałem tak na oko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest tak mniej więcej, nie wiem, no może pół tego zbiornika mieści galon. Zobaczymy. Ciasto im też położymy, żeby w razie potrzeby mogły z niego korzystać. Może im trochę zdejmę tego papieru. Zobaczymy. Będzie łatwiej im to szło. Syrop jest nalany. Wygląda na to, że wszystko jest jak w najlepszym porządku. Okej. To by było tyle, jeśli chodzi o inspekcję pierwszego ula. Może tylko spróbuję jeszcze powiększyć im wejście. No tu jak widzę jest troszkę więcej pszczół przy podkarmiaczce.
Być może jest im cieplej. No trudno powiedzieć. To jest ten ul, to jest ul, który, do którego włożyłem wszystkie ramki z komórką 4.9. Dlatego jeszcze tym bardziej jestem ciekaw, jak one sobie tutaj radzą. Chyba, nie jestem pewien, ale chyba kilka ramek jest przyczepionych do pokrywy. Zaraz to zobaczymy. Tak, jest trochę wosku na pokrywie, jak widać. No i sprawdźmy, jak wygląda ramka 4.9. Nic tutaj nie robione. No tu troszeczkę zacięte jest bardziej. Tutaj też tylko trochę, więc jedziemy dalej. Zobaczymy tutaj, co się dzieje. Większość pszczoły, trochę trutni. Jak na razie widzę, że dosyć ładnie budują te ramki. Chociaż tak jak wspomniałem, wszystkie są z komórką 4.9. Zobaczymy dalej. Tutaj widzę tylko nektar, może troszeczkę pyłku. Nic więcej. Tu jest to samo, nektar, w większości nektar. Tutaj też. Nektar. Troszkę pyłku może. Więcej nie ma.
parę komórek znoszone. Ale jak na razie nie widzę żadnych jajek. Patrzymy dalej. Tutaj no już widzę jajeczka. Widzę jajka. Są jajka. Ale niewiele. Niewiele jajek jest. Niewiele jajek. Tu z tej strony trochę jajek jest, ale dosyć mało. Nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, ale widzę tak, jakby pszczoły budowały jedną z komórek dla przyszłej królowej. Komórkę rojową. Mogę się mylić, ale wszystko wskazuje na to, że chyba tak jest. Tak. Pokażę ją wam. Tutaj jest ta komórka. Więc prawdopodobnie pszczołom się nie podoba ta królowa, którą mają. Ale zostawię to tak, jak jest. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Patrzymy na kolejną ramkę. Tutaj też tylko trochę jajek. Ale naprawdę bardzo niewiele. Naprawdę bardzo niewiele. Może ma to związek z tą małą komórką. Może królowa nie jest w stanie złożyć jajek do takich małych komórek. To też może być ta przyczyna i z tego też powodu pszczoły myślą, że ta królowa nie znosi dobrze jajek i postanawiają stworzyć drugą matkę. To jest możliwe. No nie chciałbym, żeby to się stało, bo to by strasznie opóźniło rozwój tej rodziny. Tutaj jest trochę pyłku, trochę nektaru. No i jest królowa też, widzę ją. Chodzi tutaj. Tak jakby szukała miejsca. No ale tylko chodzi, ale nie widać, żeby pracowała. Z tej strony też nic. Tylko pyłek i nektar. Żadnych jajek. Zobaczymy ostatnią ramkę. Wszystko zalane nektarem. Nektarem i pyłkiem. Widać, jakby dosyć dobrze pszczoły pracowały, bo noszą pyłek pięknie i nektar. No ale królowa nie za bardzo garnie się do znoszenia jajek, do powiększania tej rodziny. Trudno mi cokolwiek w tej chwili mówić, to jest, tak jak wspomniałem, pierwszy przegląd w ogóle
więc zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że królowa zacznie znosić jajka tak na dobre, a nie tylko po troszeczku, i rodzina zacznie się rozwijać. No ale zobaczymy. Jak na razie eksperyment z komórką 4.9 powodzi się w połowie. Pszczoły odbudowują komórkę 4.9 bardzo pięknie, ale to tylko tyle. Prawdopodobnie królowa nie chce znosić jajek w tych komórkach 4.9. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy następnym przeglądzie. Jeśli będzie wyglądało tak jak do tej pory, no to niestety będziemy musieli eksperyment przerwać. Zetniemy trochę tego wosku, bo jest tam absolutnie niepotrzebny. Skleja nam ramki. Zamykamy. Temu rojowi też dodamy syropu. Chociaż nie wiem, czy będzie mu potrzebny. Syropu też nie ma, jakieś resztki tylko. Brzmi dobrze. To jest dźwięk silnego ula. Ale za chwilę zobaczymy. Całkiem ładnie to wygląda na pierwszy rzut oka. Zewnętrzne ramki nie odbudowywane jak na razie. No tutaj już coś się zaczyna. Zobaczymy, jak będzie dalej.
mnóstwo nektaru, ale są też i jajka. Sporo pyłku. Tutaj prawie większość jajka. Tu również prawie cała ramka jest z jajkami. Troszeczkę nektaru i troszeczkę pyłku. Standardowy wygląd ramki. Tutaj również ramka z jajkami, w większości na brzegach nektar, trochę pyłku. Całkiem ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Tutaj również jajka, troszkę pyłku. Tutaj bardzo dużo pyłku i to bardzo kolorowego. Będzie go bardzo ładnie widać, to go pokażę. Bardzo ładny, kolorowy pyłek. W środku są też jajeczka. No i to jest ten kawałek wosku, w miejscu którego wisiała klatka. Tak jak wspominałem w poprzednich filmach, pszczoły spróbują obudować klatkę po matce i tak zrobiły. No i tutaj musimy to zabrać, żeby pszczoły mogły to odbudować prosto. Tu też większość nektar i pyłek. I tu też większość nektaru i pyłku. I tu tak samo zapasy pyłku i nektaru. Wygląda to dosyć dobrze. Założymy pokrywę. No ale jak to zrobiliśmy w poprzednich ulach, także i w tym, na wszelki wypadek dodamy im syropu.
i również tak jak w tamtych kulach, również i w tym powiększymy im otwór wejściowy do ula. Tak więc to tyle inspekcji na dzisiaj. Pierwsza inspekcja wszystkich trzech uli wypadła moim zdaniem dosyć dobrze. Najsłabszy jest chyba ten ul, który ma ramki z komórką 4.9. No tutaj nie widziałem zbytnio, żeby królowa garnęła się do składania jajek. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Mam nadzieję, że się poprawi. Ten ul całkiem dobrze sobie radzi. Królowa znosi jajka, jest mnóstwo nektaru, mnóstwo pyłku. Jak zaczną się pojawiać larwy, rój będzie miał czym karmić. Ten z kolei chyba jest najsilniejszy, bo jest najwięcej odbudowanych ramek i najwięcej jest nektaru i najwięcej pyłku. Jajek może trochę mniej niż w tym, ale może to jest kwestia też miejsca. Jak pojawią się larwy i pszczoły zaczną karmić te larwy, tego nektaru, pokarmu i pyłku będzie ubywało, królowa będzie prawdopodobnie składała jajka dalej. Może za tydzień dołożymy kolejne korpusy z ramkami, żeby było więcej miejsca dla królowej. Ale to sprawdzimy następnym razem. Więc to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.